Korpus Wsparcia Seniora to realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość. Czym jest taka opieka, wyjaśniła Anna Skowrońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie. Mamy przede wszystkim wzmocnić poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwić samodzielne funkcjonowanie dla seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość. Czym jest ta opieka na odległość i jak to wsparcie jest realizowane? Teleopieka pozwala na opiekę nad daną osobą w sposób zdalny dzięki opasce na nadgarstek. Opaska połączona jest z telecentrum ratunkowym, w którym pracują ratownicy. Podobnie to działa jak operatorzy numeru 112. Tak. Ale to nie jest to samo, tak, co operatorzy 112. Czyli jeżeli jest potrzeba wezwania pogotowia, to jak to wygląda w praktyce? Dokładnie. To działa podobnie, ale zmiana polega na tym. Opaska monitoruje parametry życiowe i wyposażona jest m.in. w detektor upadków, w przycisk SOS, pomiar tętna, w lokalizację GPS oraz posiada dwustronną komunikację głosową, czujnik zdjęcia opaski oraz pomiar poziomu naładowania baterii. Jeżeli coś się dzieje, jakaś sytuacja kryzysowa z seniorem, senior wciska na 3 sekundy przycisk i jest automatycznie kontakt właśnie z ratownikiem medycznym. Korzysta Pani z tej opaski. Jak to wygląda w praktyce? Czy to jest wygodne? Bardzo wygodne. Uważam, że konieczne, gdyż ja mieszkam sama i mam często zawroty głowy, więc dwa razy ja nawet nie musiałam naciskać na to światełko. Od razu się włączają panowie z pogotowia ratunkowego i chwileczkę, niech pani spokojnie poczeka, zaraz tutaj ktoś się zgłosi, jakiś nawet lekarz, bo najpierw ratownik, a później jakiś lekarz, no i mówi co i jak, co mam robić. No tak się zdarzyło, że ja mówiłam, że poślizgnęłam, się przewróciłam, ale siedzę teraz na fotelu, zaraz się położyłam, więc poczekamy chwilę, odczekali, więc zobaczyli, że wszystko dobrze z ciśnieniem, więc wszystko było w porządku. Obsługa tej opaski jest prosta? Tak, jest prosta. To się podłącza do prądu i tutaj są odpowiednie światełka, jak jest zielony z czerwonym, to znaczy, że jest niezaładowany i trzeba doładować. I to jest wszystko, co trzeba To jest wszystko, ja całe 24 godziny mam. Także uważam, jest to bardzo dobre. Miałam taką właśnie sytuację, że skorzystałam z tego telefonu. Wstałam rano i bardzo źle się czułam. Miałam i ciśnienie, i zawroty głowy, także musiałam kłaść się z powrotem, a że sama mieszkam, więc musiałam, poczekałam trochę, nie dało rady i nacisnęłam sama guzik. Oczywiście zgłosiła się Warszawa, bo tam chyba jest ten cały punkt, który nas obsługuje. Zgłosiła się Warszawa i po krótkim wywiadzie odpowiedziano mi, że wzywają pogotowie. Oczywiście trafiłam na SOR. Na SOR-ze mnie zrobili wszystkie badania i w ten sposób mnie pomogła ta opaska. Mieszkam sama, dlatego skłoniło mnie, żeby tą opaskę jednak mieć, żeby dla bezpieczeństwa, nie? Bo wiadomo, że jak nikogo nie ma, no to tym bardziej, że choruję. Choruję na serce, choruję na nadciśnienie i tak dalej, więc była mi bardzo potrzebna. Aby uzyskać taką opaskę bezpieczeństwa, osoba, która chciałaby wziąć udział w programie, musi mieć ukończone 65 lat i musi złożyć wypełnioną kartę pacjenta wraz z podpisanym RODO. Druki możemy pobrać w Biurze Podawczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.tczew.pl. Osoby, które mieszkają same i nie mają możliwości, aby samodzielnie pobrać druk, mogą skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym.